Dobry wieczór. Kłaniamy się z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu 31. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Warta Poznań, Piast Gliwice 2-3. Witam trenera drużyny gości, pana Waldemara Fornalika. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. I proszę o podsumowanie tego meczu. No na pewno ta pierwsza połowa nie zapowiadała takich emocji, które miały miejsce w drugiej części spotkania. Mecz był taki, można powiedzieć, mocno zamknięty, taktyczny, a i tak obydwie drużyny strzeliły po bramce. Niekoniecznie z tych sytuacji padają bramki, tak? Z naszej strony bramka samobójcza, później rzut karny po przypadkowym, można powiedzieć, kopnięciu. No a potem sporo się działo przy stanie 1-1. Dobrze zareagowaliśmy, weszliśmy w tą drugą połowę bardziej zdecydowani, bardziej tacy zmotywowani, widząc, że nie ma przelewek z drużyną Warty. Zresztą wiedzieliśmy o tym od samego początku. Przy stanie 1-1 to Warta miała słupek po naszym błędzie, później role się odwróciły, przy 2-1 mogliśmy podwyższyć, nie podwyższyliśmy, no ale finał jest dla nas może nie tyle szczęśliwy, co radosny. Zabieramy 3 punkty naprawdę z drużyną, która bardzo dobrze funkcjonuje i to jest ciężko, bardzo ciężko wywalczone zwycięstwo. Tym bardziej należą się duże gratulacje zespołowi. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Proszę, oddaję państwu głos. Jeśli są pytania, proszę o przedstawienie się i podanie nas w redakcji. Proszę tam najpierw. Witold Kowalski, nasze Krzyżowiki, Smokowice. Panie trenerze, jak pan to robi, że pracuje już 5 lat w Piaście Gliwice? Po początkowych zawirowaniach, jakichś zgrom z wynikami na początku sezonu, później ten zespół zaczyna grać coraz lepiej i osiąga jakieś cele, nie? Niektóre skrajne, bo od utrzymania w lidze po Mistrzostwo Polski, trzecie miejsce, czy teraz, jak teraz walkę o Puchary. Jaka jest recepta tego projektu Piast Gliwice, Waldemar Fornalik? Wie pan co, to jest złożona odpowiedź na to pytanie, tak? To ciężko odpowiedzieć jednym czy kilkoma zdaniami. Na pewno jeszcze nie zapomnieliśmy tego pierwszego sezonu, gdzie w ostatnim meczu zapewniliśmy sobie utrzymanie i życie pokazuje, jak piłka może być przewrotna. Jeden mecz zadecydował o tym, że następne lata to są, można powiedzieć, no, pasma dobrych sezonów, nawet sukcesów, tak? Rok temu 5. miejsce, wcześniej brązowy medal, złoty medal. Teraz też, że raczej gra o utrzymanie na nie grozi. Dużo się dzieje na początku sezonu, wie pan, szczególnie się gra w europejskich pucharach, następują zmiany. Potrzebujemy sporo czasu też, żeby zgrać tych ludzi, dopasować te klepki do siebie. No i później ten okres zimowy jest bardzo taki ważny, żeby go sumiennie i mądrze przepracować. No i jak na tą chwilę odpukać kolejny sezon, że to nieźle wygląda. Dzień dobry, trenerze, Radosław Dawdański, po prostu o futbolu. Ja muszę trenerowi pogratulować tego, że dobrze trener zareagował dzisiaj na wydarzenia wojskowe, bo druga połowa Piasta była zdecydowanie lepsza niż pierwsza i mam pytanie, czy taki był zamierzony plan, żeby w drugiej połowie zwiększyć intensywność i zareagować zmianami, czy ma może trener jakieś zastrzeżenia do pierwszej jedenastki, którą wystawił, czy gdzieś tam po prostu mecz się tak potoczył swoimi sprawami i to gdzieś tam wypadkowa wielu zmiennych. Wie pan co, nie powiem panu, że jestem niezadowolony z pierwszej jednastki, bo wyszła ta sama jednastka, tak? Tylko miałem zastrzeżenia, bo pewne rzeczy mieliśmy inaczej robić, inaczej to miało wyglądać. Wpadliśmy w taką trochę strefę komfortu, bo utrzymywaliśmy się przy piłce, wymienialiśmy podania, natomiast niewiele z tego wynikało, taka jest prawda, tak? No, druga połowa już była pod tym względem zdecydowanie lepsza, no to przede wszystkim wskazówki, które chłopcy, drużyna uzyskała, jak również, no troszkę mocniejsze słowa, można powiedzieć, tym razem. A jeszcze mam drugie pytanie dotyczące stanu murawy. Trenerzy, którzy tutaj przegrywali na tym stadionie, często mocno na nią narzekali i wskazywali na to, że to był taki główny powód gorszej gry ich zespołu. I jak pana zdaniem tutaj wyglądała murawa na stadionie w Gliwicku? No wie pan co, bardzo dobrze. Nie wiem, czy to nie była najlepsza murawa, na jakiej do tej pory graliśmy. Patrząc, wie pan, na te wcześniejsze mecze, to nie wyglądało to za ciekawie. Też mieliśmy pewne obawy, ale naprawdę nie ma najmniejszych zastrzeżeń co do boiska. To też na pewno nam w pewnych kwestiach ułatwiło zadanie.
Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Za chwilkę druga część konferencji. Proszę.